I tutaj jest taki oto pstyczek, przełączniczek, który gada z innymi rzeczami, oczywiście tam od tej TUI. Szybciutko unboxing, tu paczka rozpruta. Mam nadzieję, że się nic nie stało. I co? Upgrade, moi drodzy. No, to róbmy już może tu, gdzie rozpruta. Upgrade wentylacji, bo tutaj porobiłem różne manewry, łącznie z tym, że wyrzuciłem na strych silnik wyciągowy od okapu, który daje cynę do centrali wentylacyjnej i wtedy zmniejsza się na, wtedy zmienia parametry, bo tak pracuje wyciąg 62, nawiew 62. A jak proszę ja was, odpala się, jak się włączy okap, to okap daje cynę do centrali i wtedy centrala nawiewa 90% mocy i wyciąga, nie wiem, jakieś tam troszeczkę, bo resztę ma zrobić okap. I wszystko jest spoko, tylko że jak już idzie na praktycznie 100%, na 90%, jak idzie ta wentylacja, to się zaczyna robić głośno. A tak jak ja sobie śpię za dnia i żona na przykład chce tutaj uparzyć obiad, i odpali ten okap, to mnie po prostu zaczyna budzić. I to jest tak, to nie jest rozwiązanie idealne, i ja go tutaj biorę po prostu na przeróbkę. Czy się uda, czy się nie uda, nie wiem, ale było to na tyle tanie, że spróbuję. To jest przepustnica powietrza 100 mm, sterowana prądem, z tym, że ona jest sterowana, musi dostać napięcie 220 do zamknięcia. I do otwarcia. I tutaj jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Bo jest tutaj oczywiście Flexit, ma tego typu device, który wraca po podaniu napięcia, zamyka i po zaniku napięcia sprężyna go otwiera. Czyli to jest dokładnie to, co potrzebuję, z tym, że to kosztowało chyba 150 koron, a tamto kosztuje 5000. Więc tutaj spróbuję może doinstalować jakąś sprężynę albo coś, zobaczymy jak to w ogóle będzie tutaj chciało pracować, ale to nie jest temat na dziś, bo zaraz trzeba się położyć, troszkę pospać i do roboty, panie paździoch. Ale jest całe, nie wygląda na pobite, sprawdzę to w poniedziałek. Several months later. Wymyśliłem chyba dość coś, wydaje mi się, fajnego. Więc użytkownikom wentylacji mechanicznej może się przydać. A o co chodzi? Więc powstał tutaj taki oto ustrój. Zakupiona u Chińczyka przepustnica z trzema wyjściami. Jeden jest neutralny, zdaje się, i dwa plusy. Zaraz popatrzymy. Niebieski neutralny, tak. Neutralny jest jeden i są po prostu dwa plusy. I tutaj jest taki oto pstyczek, przełączniczek, który gada z innymi rzeczami, oczywiście tam od tej TUI. I przed okapem jest założona sprytna wtyczka. I napisana jest reguła, że jeżeli pobór jest do tam 15 W, czyli jest to z włączonym powiedzmy światłem w okapie, no to wieje przez cały czas do sypialni i nie ma żadnego problemu. Idziemy teraz ruchem szybkim do okapu. Okap włączony. Moc tam powyżej 15 chyba W. A tutaj co się dzieje? I już do sypialni wiać nie będzie. Dobra, idziemy, wyłączam okap. Okap zamknięty. Przesta moc spadła i wpuszczamy nazad świeże powietrze do sypialni.
Kabelek już mam przeciągnięty, także tam będzie trzeba to rozpiąć. Tutaj, kurczę, w ogóle te nyple. To jest niby setka, to jest nypel na setkę, ale musiałem go, tutaj ten kan musiałem podopracowywać kluczem. I weszło to tak se, o, ale zakleję to taśmą, żeby było szczelne, na nic to myślę nie będzie wpływać w sposób negatywny. Jest to wbite, siedzi na amen.